Władysław Adamczewski 80 lat. Jestem optymistą, ponieważ mam trochę hartu w sobie, to taki hart długodystansowca, bo 80 lat to już jest kawał czasu. No i moja żona była Marysia, a synowie Piotruś, Wojtuś, Grześ i Adaś. Czyli bardzo duża rodzina. Tak, tak. No, jak przyjadą teraz w sobotę, to tutaj miejsca braknie. To w tamtej salce będziemy. Tak. Bo ile pan ma wnuków? Muszę policzyć, ale 10 chyba. 9 albo 10. A reszta jest prawnuki. No co jeszcze młodym można powiedzieć? No, niech się cieszą życiem. Niech kochają rodziców. Niech kochają sami siebie. Niech czytają, czytają i jeszcze raz czytają, a nie tylko siedzą w komputerze, w komórce. W komórce, tak. A z czego pan jest najbardziej dumny z swojego życia? No jak to? Z rodziny mojej. Z rodziny, z dzieci. Wszyscy są usamodzielnieni, wykształceni na takim poziomie, jaki sobie sami życzyli. Natomiast ich dzieci już są jeszcze wyżej wykształceni, ale mój wpływ tu już jest niewielki. Ja im to, co miałem dać, co pokazać, co im przygotowaliśmy z żoną, tośmy już im dali. Kochaliśmy, wspomagaliśmy, dzieci chorowały, opiekowaliśmy, byliśmy takim pierwszym pogotowiem ratunkowym. No masa różnych rzeczy. To jest temat rzeka. No. Bo pan był całe życie polonistą. Tak, tak, tak. Pan pracował z młodymi ludźmi całe życie. Tak, ale ja jeszcze musiałem, jeszcze studia w Opolu przeszkończyłem. Aha. Tak, filologię z historią razem. Także to jest ciąg dalszy, to jest, tej mojej nauki było bardzo dużo. I stąd, ale ta nauka dawała mi i wiedzę, i doświadczenie. Jak się 80-latek czuję w tym, no to mogę tylko tyle powiedzieć, że w tym cywilizacyjnym rozwoju to tak, poznałem komórkę, mam komórkę, poznałem komputer, mam komputer, władam sobie tym jako tako, realizuję rachunki przez ten, rozmawiam, piszę maile, piszę tam takie różności. No i to mnie pociesza i moich synów również, że tato, możemy z tobą rozmawiać jak równy z równym. No, nie mogę narzekać, broń Boże. Nie jestem z nikim skonfliktowany. Wszystkich poznaję ja i mnie poznają moi uczniowie. Ale jestem na bieżąco z wiedzą trzeciego wieku, bo to co radio, telewizja, czy gazeta, czy książka podaje, ja sobie to analizuję, po swojemu to trawię i przekazuję, dyskutuję. Nie zawsze moi dyskutanci się godzą ze mną, ja z nimi, ale na tym polega życie. O, a ty co? Ty ze sobą zamachą. Na świeże powietrze? Idziesz? Chodź. O. A teraz. To gdzie pan teraz idzie? Do Adasia. Dalej mu pomagać. Bo tak, do południa przychodzę tu, na kawę, a na drugą część dnia idę do mojego syna najmłodszego i tam mu pomagam. A to jest pan Marianek, który ciężko pracuje. Gdzie pan idzie? No gdzie idę? Do domu, inaczej do Adasia idę.